Na koniec przegląd internetu, a że do Igrzysk Olimpijskich zostało 87 dni, nic nie umknie naszej uwadze. Złowione w sieci i Aleksandra Pika. Dobry wieczór, Olu. I od tych olimpijskich ciekawostek zaczynamy. Ponieważ organizatorzy igrzysk zadbali o to, by naszej uwadze nie umknęła ta droga, jaką olimpijski znicz, ten olimpijski ogień musi przebyć do Francji, czyli do kraju gospodarza, ponieważ ten ogień olimpijski płynie na historycznym statku o nazwie Belem. Wypłynął z greckiego portu Mike'a Tysona i do rekordu Jake'a Paula. Mimo wszystko będzie to walka ośmiorundowa, a rundy będą miały 2 minuty, no ale mimo wszystko będzie to walka oficjalna. A teraz spojrzymy na to, jak świętuje Mediolan, ponieważ tydzień temu Inter zdobył Mistrzostwo Włoch, ale dopiero teraz odbyła się taka oficjalna feta, oficjalna celebracja na ulicach w przypadku naruszenia prawa bądź regulaminu. Także 2 maja finał Pucharu Polski, a 14 czerwca rozpoczną się Mistrzostwa Europy. No i na Euro powołanie dostał Łukasz Piszczek, tylko tym razem powołanie w roli eksperta TVP Sport. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia na temat swojej nowej roli. Dyplomatyczna odpowiedź. Dyplomatyczna, tak. A więcej materiałów dotyczących zbliżających się Mistrzostw Europy oczywiście na naszej stronie tvpsport.pl. I nie tylko. Wszystko o sporcie to u nas na tvpsport.pl. Aleksandra Pika, bardzo Olu, dziękuję. Sylwia Dekiert, dobrej nocy, do zobaczenia.